Ja się nazywam Adrian Hołub, tu jest kolega Rafał Ryklicki. Jesteśmy dzisiaj gospodarzami tego wydarzenia. Takie sytuacje się zdarzały. Sytuacje niewłączenia kanalizacji, jakieś piszące, błędy położenia wód. To jest 50 błędów na hektar. Lwia część tych błędów nie ma znaczenia przy inwestycji małej czy dużej, czy nawet bardzo. Od mieszkań, bo zauważyłem, że na mieszkaniach jest zbyt mały potencjał, poza tym trzeba inwestować cały kapitał. Korzystając z jednego szkolenia, na którym byłem w Toruniu, pojechałem uzyskać jedną informację, która pozwoliła mi w zasadzie lewarować. Nie musiałem wtedy inwestować całego kapitału. Podzielimy sobie troszeczkę tą naszą dyskusję na takie dwa wątki. Pierwszy będzie dotyczył troszeczkę bardziej planów zagospodarowania przestrzennego, drugi będzie dotyczył decyzji o warunkach zabudowy. Rada gminy często popełnia w tym momencie pierwszy błąd proceduralny, który potem możecie Państwo wyciągnąć, mianowicie głosuje nad uchwałami en bloc. To znaczy dostaje listę, nie głosuje nad każdą z uwag pojedynczo, tylko głosuje, nie przyjmujemy wszystkich uwag, tak? Nie, te uwagi są niezasadne. Ja raz, przyznam, jedyny raz miałem taką sytuację, kiedy w terminie otwartym do wniesienia odwołania nie wpłynęło żadne odwołanie. To olbrzymia inwestycja, biurowiec w dużym mieście. Natomiast wpłynął wniosek o uzupełnienie decyzji. Wniosek o uzupełnienie decyzji całkowicie abstrakcyjny. Wynajmiesz jakąś powierzchnię? To ty wprowadzasz zadanie do rentrola, czy to też nie, to jest zadanie zarządcy nieruchomości, czyli pępowina odcina się w momencie, jak jest podpisana transakcja najmu. Wprowadza to inna osoba, to jest zapisane, policzone. To weryfikują to między sobą i zwracają się również do nas do Leasing Development. Na przełomie tych prawie 10 lat, kiedy jestem związany z rynkiem nieruchomości, miałem raz taką przygodę z budynku niedaleko. Faktycznie na samym końcu, kiedy miało dojść do podpisu protokołu odbioru powierzchni, najemca się zorientował, że będzie płacił za coś, za co nie powinien płacić i co było inaczej. 5 lat temu to my byliśmy pionierami na rynku podnajmu. Podnajem to jest prosty biznes. Bierzemy duże mieszkanie, stawiamy ścianki działowe, mamy więcej pokoi, większy przychód, jesteśmy w stanie płacić czynsz dla właściciela oraz generujemy zysk dla siebie. Pierwsze biura zapoczątkowane były już w 1720 roku, tak dawno. Wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, że w tym miejscu na przykład nie można zlokalizować biura. Nie może pracować osoba dłużej niż 4 godziny. Chodzi o pieniądze, o duże pieniądze, tak? O duże pieniądze. Zakończyliśmy właśnie trzecie wydarzenie, trzeci nasz kongres Geodetik. Dzięki, że przybyli inwestorzy z wielu miast, było przedstawicielstwo z Katowic, z Wrocławia, z Trójmiasta, z Poznania. To nas bardzo cieszy, cieszą nas dyskusje, które się odbywają na sali. Dziękuję ślicznie panelistom, którzy wnieśli świeżą krew, nowe podejście na inwestowanie zarówno w te nieruchomości duże, międzynarodowe, jak i to, jak buduje się własne portfele nieruchomości, pokoi, rynku biurowego czy rynku magazynowego, jak można samemu, niezależnie od tego, co się robi w pracy, zainwestować. Cieszy mnie to, że ludzie się tutaj dzielą tą wiedzą, nie boją się powiedzieć o różnych wpadkach. Jest to bardzo fajne. Mam nadzieję, że spotkamy się w tym większym gronie za rok. Dzięki bardzo, do zobaczenia.